Zobaczcie, kto odwiedził naszą bibliotekę. To wesoła rodzina kolorowych sówek buszuje między regałami i bawi się w chowanego wśród książek. Może i ptaszki uwiły sobie tutaj wygodne gniazdko, ale wy też możecie mieć takie w domu. Do samodzielnego uszycia sowy potrzebne są szablon, 2 skrawki materiału 15 na 18 cm lub 1 15 na 36 cm, kawałek kontrastującego materiału 11 na 13 cm na brzuch lub skrzydła, filc lub pianka do wykonania oczu, dzioba i łapek, wata, pistolet do kleju na gorąco, igła i nici lub maszyna do szycia, kilka szpilek. Na początku przenosimy kontury poszczególnych elementów na materiały i wycinamy je. Gdy wszystkie części są gotowe, to możemy poszywać je ze sobą. Zaczynamy od skrzydełek lub brzucha, które wcześniej dla ułatwienia przyczepiamy szpilkami. Tutaj mamy widok od frontu, a tutaj widok od środka. Teraz zeszywamy ze sobą obie części tułowia, pamiętając o otworze na włożenie do środka waty. Potem starannie wywijamy materiał na drugą stronę. Kolejnym krokiem jest nadanie sowie ładnego kształtu za pomocą waty. Pamiętajmy, że im więcej wsadu uda nam się umieścić w sówce, tym maskotka będzie miększą. Po zaszyciu dziurki możemy zabrać się za przyklejenie lewej łapki, prawej łapki, oczu i dzioba. Jeszcze tylko detale i sowa gotowa. Życzymy udanej zabawy!